Cześć, tu Szyszkodar. Chciałem zaprosić Was dzisiaj do książkodzielni w Teatralnym Instytucie Młodych. To takie miejsce, gdzie można przynieść książki, których już samemu się nie będzie czytać. Można też sobie wziąć książkę bez żadnych procedur do poczytania. Książkodzielnię założyliśmy w Nowej Hucie, w Teatralnym Instytucie Młodych, dlatego że Nowa Huta jest super. Poza tym dostałem miłego maila od Ani Ryś, zajmującej się promocją w Teatrze Ludowym, sugerującego, że chciałaby razem z panią dyrektor Małgorzatą Bogajewską przetestować taką ideę właśnie u nich w budynku. Książkodzielnię otwarliśmy 1 marca tego roku przy okazji festiwalu Wygrane Życie. Była to fajna okazja, ponieważ w trakcie 3 dni przez nasz budynek przewinęły się 3 pokolenia ludzi związanych z teatrem. Zarówno młodzież, która planuje w przyszłości zostać aktorami, studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej oraz nasi aktorzy, więc publiczność miała możliwość spotkania się z różnymi etapami życia aktorskiego, a też był to fajny powód do tego, żeby zajrzeć właśnie tutaj do książkodzielni. Książkodzielnia działa od niedawna, ale zainteresowanie jest naszym zdaniem bardzo duże. Do naszej książkodzielni trafiają nie tylko mieszkańcy Nowej Huty, ale również całego Krakowa. Przychodzą rodzice z dziećmi i było też parę starszych osób, które na przykład przywoziły nam różne swoje uzbierane, że tak powiem, przez lata książki. Z dużym, że tak powiem, namaszczeniem je oddawali. I to jest bardzo miłe, że te osoby już z góry deklarują, że odwiedzą nas kolejny raz, że jest to dla nich bardzo fajne miejsce, przyjazne. Tutaj jest instytucja kultury, więc ludzie mają pewność, że rzeczywiście oddają książki z intencją podzielenia się, żeby trafiły do nowych czytelników i ta intencja nie będzie nadużywana. Tematycznie i książkowo mamy bardzo zróżnicowany repertuar. Mamy Ostatniego Mohikanina, mamy Adama Mickiewicza, ale mamy też Świnkę Pepę, więc dla każdego znajdziemy książkę, która przypadnie mu do gustu. Ludzie mają naturę do opowiadania sobie historii. Robimy to po to, żeby kształtować pewne postawy, pielęgnować wartości i tworzyć wspólnoty. Książki to są właśnie takie spisane historie, dlatego warto pilnować, żeby dotarły do jak największej ilości ludzi i tworzyć takie miejsca jak to w Teatralnym Instytucie Młodych. Znajdujemy się dzisiaj w Artzonie w ramach bohaterki heroiny, wydarzenia organizowanego przez Ośrodek Kultury Norwida wraz z Artzoną. Widzimy się dzisiaj, ponieważ zorganizowaliśmy warsztaty dwudniowe, obrazy w technice batiku. Jest to technika, która wymaga wielu etapów. Na samym początku szkic na tkaninie powlekamy woskiem. Od samego początku pierwsza warstwa jest biała. Następnie taką tkaninę już powleczoną woskiem wkładamy do barwnika. Może to być żółty, ciepły lub od razu gdzieś pójdziemy w zimne tony, na przykład niebieski. Tak, wysuszone prace znowu kolejny raz możemy woskować i tak wieloetapowo dojdziemy do coraz ciemniejszych kolorów i na końcu, powiedzmy, wyjdzie nam już taki efekt. Znałam wcześniej metody batiku i bardzo mi się podoba i zaczerpnęłam na tych zajęciach bardzo dużo inspiracji. Cały ten proces, najpierw nakładania wosku, potem farb, potem taki nieoczywisty sposób łączenia tych barwników i ta każda praca w zasadzie była nieprzewidywalna.
czas był pełen emocji, pełen wrażeń i to jest coś nowego, co się uczymy. Ja się kiedyś spotkałam już z batikiem, 20 lat temu chciałam to zobaczyć, jak to jest. Zajęcia dały możliwość oglądu na swoją pracę z trochę innej perspektywy. Mianowicie tutaj czynnikiem takim znaczącym jest element zaskoczenia i takiej niespodzianki i z tego, co nam wyjdzie, bo nie zawsze zamierzenia, które chcielibyśmy osiągnąć, jakby się realizują. I to jest chyba bardzo takie emocjonujące i taki daje wgląd w coś nowego. Zaskoczenie może być nowym, najbardziej trafnym rozwiązaniem.